Tuż obok, koło nas, na placu, pracowały w cudzysłowie dwa walce. Chodziło niby o równanie terenu. Pracowały one jednak na wykańczanie ludzi, którzy je ciągnęli. W jeden mniejszy wprzęgnięci byli księża z dodaniem kilku innych więźniów, Polaków do liczby 20-25. W drugi, większy, wprzęgniętych było około 50 Żydów. Na jednym i drugim dyszlu stał Krankemann i inny jakiś kapo, którzy wagą swego ciała zwiększali ciężar dyszla, wgniatając go w karki i ramiona więźniów ciągnących walec. Od czasu do czasu kapo lub blokowy Krankemann z filozoficznym spokojem opuszczał kij na czyjąś głowę. Uderzał to lub inne pociągowe zwierzę więźnia z taką siłą, że nieraz kładł go trupem od razu lub omdlałego wtrącał pod walec, bijąc resztę więźniów, by się nie zatrzymywali. Z tej fabryczki trupów w ciągu dnia wielu wyciągano za nogi i układano rzędem do przeliczenia w czasie apelu. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak, a to program BookTube, który dzięki Państwu może się ukazywać na kanale PCH24TV, za co ogromnie Państwu dziękuję. To dzięki Państwu może ta niezależna telewizja internetowa się rozwijać, gdyż nie utrzymuje się ona z reklam. Jeśli nawet ktoś nie może przyczynić się finansowo do jej budowania, to każde polubienie, subskrypcja i udostępnienie też się liczą. Wstrząsająca jest ta relacja, którą przytoczyłem na początku. Wybrałem ją celowo, choć mógłbym przeczytać inne, drastyczne, szokujące fragmenty. Wprawdzie tematem książki, z której ten cytat zaczerpnąłem, nie jest prześladowanie Kościoła katolickiego czy antysemityzm, ale wydało mi się, że mówiąc o tej publikacji, warto choćby krótko wspomnieć i ten wątek. Proszę zauważyć, Żydzi i księża. Hitlerowcy, dążąc do eliminacji podludzi, za których uważali Żydów i Polaków, w pierwszym rzędzie, niszcząc nasz naród, stawiali na zniszczenie elity. Do niej należeli, obok profesorów i naukowców, intelektualistów, również księża. Tę dekapitację polskiego narodu boleśnie odczuwa się w zasadzie do dziś. Temat księży to temat osobny, ale warto się zastanowić nad tym, jak skutecznie wśród młodzieży pozbawia się dzisiaj kapłanów roli i autorytetu, jakim byli obdarzeni w Polsce od wieków. W warunkach mniej straszliwych i przy pomocy metod dużo subtelniejszych i mniej brutalnych niż knut na hajka czy strzał w tył głowy, choć wciąż, trzeba przyznać, siermiężnych, przygotowuje się zaprowadzenie spokoju nad Wisłą i zdaje się, że młode pokolenie, jak to się mówi, niestety to łyknęło. Ale dobrze, ten fragment jest ważny też i z innego powodu. Pokazuje niezwykłą odwagę człowieka, który tam trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz dobrowolnie. Jest to bowiem relacja naocznego świadka tej sceny, a pochodzi z raportu rotmistrza Witolda Pileckiego. Notabene autor tego świadectwa stwierdził, że, cytuję, Oświęcim przy torturach UB to była igraszka. Aż trudno uwierzyć, kiedy się to czyta, mając też świadomość, że Pilecki mógł tam zginąć, no ale wiedział, co mówi. Przytoczyłem ten fragment za książką Teresy Kowalik i Przemysława Słowińskiego Wielkie ucieczki Polaków, jaka ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Fronda. Przyznam, że to właśnie zdjęcie rotmistrza Witolda Pileckiego, niezwykłego człowieka, jednego z najdzielniejszych żołnierzy II wojny światowej i jednej z najwspanialszych postaci, nie tylko w polskiej historii, skusiło mnie do sięgnięcia po tę książkę.
Wprawdzie znam historię jego dobrowolnego oddania się w ręce Niemców po to, by specjalnie trafić do Auschwitz i sporządzić raport o tym, co się tam dzieje, ale liczyłem na to, że może dowiem się czegoś nowego albo po prostu odświeżę swoją wiedzę i dowiem się też o innych ucieczkach, nie tylko z Auschwitz. Notabene także dla fragmentów relacji Pileckiego warto po wielkie ucieczki Polaków sięgnąć. Jak przypominają autorzy bowiem, cytuję, pełny tekst raportów Pileckiego po raz pierwszy został opublikowany w Polsce dopiero w 2000 roku, 55 lat po wojnie. Wcześniej pozostawały kompletnie nieznane. Do 1989 roku wszystkie informacje związane z życiem i dokonaniami Witolda Pileckiego podlegały w PRL cenzurze. Koniec cytatu. Drugim powodem, dla którego postanowiłem przeczytać Wielkie Ucieczki Polaków, było nazwisko współautora tej publikacji, czyli Przemysława Słowińskiego, którego biografię Osendowskiego, Książę Przygody, prezentowałem Państwu w jednym z odcinków BookTube. Książkę Kowalik i Słowińskiego z biografią Osendowskiego łączy nie tylko nazwisko współautora, ale także i fakt, że Wielkie Ucieczki Polaków to nie tylko opowieść o kilku spektakularnych ucieczkach z niewoli, ale także pretekst do przedstawienia w atrakcyjny, ciekawy sposób kawałka polskiej historii XX wieku. Od II wojny światowej, a nawet nieco wcześniej, bo przecież w gruncie rzeczy w przypadku opowieści o Pileckim także od odzyskania przez Polskę niepodległości i walk z bolszewikami, aż po schyłek PRL-u. Autorzy nie skupiają się jedynie na samych ucieczkach, ale jak już chyba widać, przedstawiają nam szerszy kontekst, dając więcej informacji o poszczególnych postaciach i czasach, w których działali, a także prezentując być może mniej znane fakty i dokumenty z polskiej historii i walk o niepodległość. A jak piszą o Polakach we wstępie, uciekali od ponad 200 lat. Uciekali ze strzeżonych twierdz i z więzień. Uciekali z przymusowych robót i obozów koncentracyjnych, jak Witold Pilecki. Uciekali również przed umieszczeniem w jednym z wymienionych miejsc, często po to, aby dalej walczyć z wrogiem. Uciekali po przegranych wojnach, upadłych powstaniach, nieudanych rewolucjach i insurekcjach. Uciekali, nie zważając na skrajne ryzyko, bo ucieczki nie zawsze kończyły się szczęśliwie. Po drodze zagrażały im spotkania z rozbójnikami i drapieżnikami, śmierć z głodu lub zimna. W razie schwytania groziła im śmierć lub wieloletnie więzienie, w którym nie szczędzono im tortur i poniżania. Wykazywali się przy tym często ogromną inteligencją, wiedzą, sprytem, a przede wszystkim szaloną odwagą. Determinacja pchała ich do nieustannego szukania coraz to nowych dróg i sposobów. A wszystko między innymi po to, aby udowodnić sobie i innym, że Polak nigdy nie będzie niewolnikiem. Co jest bowiem jedną z najważniejszych rzeczy dla Polaka? Wolność. Dla wolności Polacy gotowi byli na największe wyrzeczenia i poświęcenie. Woleli zginąć, uciekając, niż pozostać w niewoli. Wiele z tych ucieczek śmiało mogłoby stanowić scenariusz znakomitego filmu sensacyjnego. Ucieczka z Auschwitz i życie Witolda Pileckiego bez wątpienia mogłyby stanowić scenariusz takiego filmu i to, jak sądzę, nie jednego. Dziwne, że jakoś nie ma ich całej masy, włączając w to seriali telewizyjnych. No tak, ale chyba łatwiej pokazać zapijaczonego, rzucającego mięchem Polaczka,
niż bohatera, który w grypsie z komunistycznej katowni poleca żonie o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza a Kempis. Prawda? Ale mamy przynajmniej książki. I pasjonująca książka Kowalik oraz Słowińskiego przedstawia nam rzecz jasna nie tylko Pileckiego i jego zakończoną sukcesem ucieczkę z Auschwitz. Mamy tu też historię innych niezwykłych ucieczek i bohaterów różnego formatu i charakteru. Także takich, którzy w ucieczkach pomagali, jak na przykład inna, nietuzinkowa postać, porównywalna, jak sądzę, z Pileckim, czyli Antoni Heda, pseudonim Szary, który pomógł uwolnić więźniów z kieleckiego więzienia UB w roku 1945. Oczywiście więźniów, żołnierzy polskiego podziemia. Notabene opisywany przy okazji tej historii epizod z zastrzeleniem wojewody kieleckiego Jana Foremniaka, który stał się podstawą do zakłamanej powieści Andrzejewskiego Popiół i Diament, a w konsekwencji filmu Andrzeja Wajdy, to przedmiot demaskatorskiej i moim zdaniem znakomitej książki Krzysztofa Konkolewskiego Diament odnaleziony w popiele. Jeśli chodzi o inne postaci, autorzy opisują w swojej książce też losy polskiego Jamesa Bonda w spódnicy, czyli Krystyny Skarbek, o której powstaje film i która filmowego Bonda przypominała nie tylko brawurą, ale też niestety swymi erotycznymi przygodami. Mamy tutaj Sławomira Rawicza, czy też może Witolda Glińskiego, który z nich? Który uciekł lub nie uciekł z obozu na Syberii. Mamy brata aktora Leona Niemczyka, czyli Ludwika Niemczyka, który pomagał w ucieczkach, ale i sam uciekł z PRL-u. Mamy dwóch małolatów, Adama i Krzysztofa Zielińskich, których słynna ucieczka pod tirem stała się kanwą filmu 300 mil do nieba. Mamy wybitnego kompozytora Andrzeja Panufnika. I mamy, i tu jest dla mnie jeden, jedyny zgrzyt w całej tej książce. Otóż ostatni rozdział opisuje nie ucieczkę Polaków czy Polaka, ale pomoc w ucieczce Amerykanów z Iraku, tak zwaną operację Samum. Tak zwaną, bo jej prawdziwa nazwa nie jest oficjalnie znana, jak przyznają autorzy. I w tym nie byłoby może jeszcze nic złego, nic dziwnego. Polacy uciekali i w końcu pomogli komuś uciec. Zgrzyt jednak polega głównie na tym, że bohaterem tej historii jest były esbek, czyli Gromosław Czempiński. Nawet jeśli inne postaci nie są takiego formatu jak Heda czy Pilecki, to ich obecność w tej książce się z nimi nie kłóci. Natomiast postawienie obok Hedy czy Pileckiego, Czempińskiego, który ze względów interesownych, co przyznają sami autorzy, dokonał akcji w Iraku, no cóż, przyjąłem z dużym niesmakiem. Choć owszem, jego historia jest dość symboliczna dla naszych czasów. Ale dla Pileckiego i dla innych warto po tę książkę sięgnąć. W krótkim przeglądzie nowości wydawniczych pozostaniemy już przy wydawnictwie Fronda i najnowszej publikacji tego wydawnictwa, a także najnowszej książce Grzegorza Felsa Wielkie cuda aniołów w życiu narodów świętych i zwykłych śmiertelników. Autor opisuje tutaj anielskie interwencje, zarówno te legendarne, te wątpliwe, jak i te, które, no właśnie, jeśli aniołowie nam pomagają nie tylko w wymiarze duchowym, choć w nim w szczególności, to może również i te prawdziwe. A Grzegorz Fels nie sięga tylko do historii, ale pisze też o czasach nam jak najbardziej współczesnych, uwzględniając wojnę na Ukrainie. Zaś wśród opowieści tak zwanych zwykłych śmiertelników opisuje również swoje cudowne, jak sądzi, ocalenie przed utonięciem, dopatrując się,
tutaj anielskiej interwencji. Przypominam, że w BookTube omawiałem już dwie poprzednie publikacje tego autora i przeprowadziłem z nim wywiad. To wszystko można znaleźć na kanale PCH24TV. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Z Panem Bogiem.